dzieciaki. Dzisiaj rozpoczynamy pracę nad kolażem. Przypominam, że w zeszłym tygodniu oglądaliście nasze prace przygotowawcze, a dzisiaj powstanie już gotowe dzieło. Więc zapraszam do pracy. Przed sobą mam kartkę przygotowaną pod kolaż. Pamiętacie z zeszłego odcinka, przygotowałam ją własnoręcznie za pomocą matrycy naturalnej, a więc przybliżyliśmy sobie to pojęcie graficzne. A dlaczego? Dlatego, że chciałam Wam pokazać jakby takie trzy procesy twórcze kolażu, czyli najpierw sobie zrobimy na tej matrycy naturalnej, następnie kolaż wydzierany z samych gazet, taki bardziej abstrakcyjny, i kolaż z gotowych elementów, gdzie właściwie tylko wykonywaliśmy wybieranie z gazet poszczególnych zdjęć i wycinanie ich. Także zabieram się do pracy. Co by tutaj z naszych elemencików powybierać? Tu troszeczkę sobie jeszcze podocinałam różne inne motywy niż ostatnim razem. I tak sobie myślę, że ta żółto-zielona kartka nastraja nas tak bardzo optymistycznie, wiosennie, więc może stworzymy coś takiego a la plakat, na przykład powitanie lata. Także proszę bardzo. Na razie jesteśmy na etapie komponowania, więc nic na razie nie przyklejam, tylko zastanawiam się, czy, bo ta pani mi się z tymi kwiatami spodobała, czy w tym miejscu ją dać, czy w tym miejscu, czy może zrobić to w poziomie, ale chyba najbardziej odpowiada mi ten układ. Teraz, żeby troszeczkę ją urozmaicić, to może tego motylka gdzieś weźmy, dokleili. I jeszcze, o, wycięty napis powitanie lata. Zobaczcie, jak nam się komponuje plakat. Mamy gotowy plakat na powitanie lata. I teraz, jak już jestem zdecydowana, że tylko te elementy będą mi tutaj pasowały, zabieram się do klejenia. Więc do akcji wkracza klej. No i co? Plakat gotowy. Czyli jest to przykład kolażu, w którym wykorzystaliśmy nasze przygotowanie tą matrycą naturalną i dodaliśmy elementy wycięte z gazety. Drugim sposobem jest zrobienie pracy z takich bardziej matryc naturalnych, które nam posłużyły do odbijania. To teraz te papierki, wyrywane gazety będę próbowała komponować na kartce, również jakiejś takiej z odpadów. Zobaczycie, czy Wam się też taki cykl podoba, bo możemy również wydzierać nasze elementy. One nie muszą być wszystkie dokładnie powycinane. Możemy sobie zrobić coś takiego innego. Ale teraz znowu trzeba pomyśleć, zanim przykleimy, jak nam to będzie najlepiej odpowiadało. Tutaj mam też jakiś ścinek, prawdopodobnie z jakiejś innej pracy. O, sobie tak podjedziemy, że to niby jest jakaś trawa, czy jakiś tatarak, czy jakieś pałki wodne na przykład. Czyli zrobimy sobie coś związanego z ogrodem. Gdzieś tutaj miałam, o, taki jesienny liść, który już jest, jak widzicie, wycięty, ale on jest taką formą nie do końca widoczną, co to. I na pewno jest to jakiś element czerwony, który ładnie skomponuje nam się z tą trawą, więc go gdzieś tutaj wciągniemy w naszą pracę.
I co? I jeszcze może byśmy sobie wzięli motylka, który już jest jakąś tam wyciętą formą z gazety. Ale jak widzicie, jest to połączenie wydzieranych elementów z elementami wyciętymi plus nasze tło. Jeśli stwierdzicie, że już jest tak, jak powinno być, to zaczynamy podklejać. Ja właśnie jestem przekonana, że chyba już niczego nie dokleję, bo niczego nie przyłożę tutaj do doklejenia, bo boję się, że będzie przeładowana nasza praca, więc zaczynam przyklejać. Sobie mogę, wiecie, jak zrobić, na przykład nie przyklejać całkowicie tego kwiatka jeszcze, ani całkowicie tego fragmentu, żeby można było kwiatek założyć za ten fragment. Popatrzcie, ja sobie przejadę klejem tylko dół, przyklejamy do naszej kartki, a ten kwiatuszek sobie podkładamy pod spód. O. I teraz dopiero możemy go gdzieś w jednym miejscu, na przykład, o, zrobimy taki eksperyment. O. No i praca gotowa. I jeszcze Wam chciałam pokazać taki sposób, który może podchwycą osoby, które nie do końca mają predyspozycje malarskie, rysunkowe. Bo tworzy się go tylko i wyłącznie z elementów gotowych. Ja nawet mam gotową kartkę z bloku z takimi różnymi aplikacjami. Akurat ona jest w paski, jest naszym takim punktem wyjściowym. I elementy gotowe, tak sobie wymyśliłam, że mogłaby być ta pani z gazety o modzie, podejrzewam, którą wycięłam, bo to zdjęcie było rozleglejsze, więc wycięłam tylko jej fragment. I na przykład tak sobie pomyślałam, że może przydaje się troszeczkę lemoniady i gdzieś w oddali palma. Gdzieś tam na horyzoncie taka rozmarzona pani. Teraz to przykleję i jeszcze dodam, że ta forma, którą teraz Wam przedstawiłam, ona również jest taka bardzo odrealniona. Zwróćcie też na to uwagę, że kolaż powoduje, że możemy się tutaj niesamowicie bawić, no bo przecież palma, która jest w takim kolorze, no chyba nie istnieje, prawda? Tak samo w proporcjach. Kobieta bardzo duża, ta palma gdzieś taka nie do końca w proporcjach do niej, ale można się tak właśnie pobawić tymi formami. Także teraz sobie przykleimy to wszystko. O, i sen o wakacjach w technice kolażu gotowy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zachęcam do eksperymentowania z tą techniką, bo naprawdę, jak widzieliście, jest bardzo kreatywna. I zapraszam na tydzień na tajemniczy frotaż. Thank you.
Może gazeta w nienajlepszym stanie, ale zobacz, co powstało. Wow! Bardzo ładne.